Cześć jogini, witajcie 21 czerwca, mamy dzisiaj środę, jest to Międzynarodowy Dzień Jogi, Międzynarodowe Święto Jogi i z tej okazji przygotowałam dla Was praktykę asztangi. Jest to mój ukochany styl, odmiana jogi, bardzo, bardzo tradycyjna joga. To tutaj mamy 8 ścieżek jogi. Jest to, myślę, ciekawy i dosyć obszerny temat. Na pewno na inny film, jeśli będziecie zainteresowani szczegółami tego, jak ta asztanga powstała, o co tutaj dokładnie chodzi, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Możemy zrobić sobie oczywiście taki film i chętnie odpowiem na Wasze pytania. Ale dzisiaj zrobimy sobie taki zupełny basicowy wstęp, czyli pozycje stojące z pierwszej serii. I wiem, że asztanga jest taką jogą wymagającą i myślę, że wiele osób nie decyduje się na nią w etapie początkowym. Jeśli jesteście na bardzo, bardzo początkowym etapie, to znaczy miałaby być to Wasza pierwsza joga w życiu, to odsyłam Was do jakichś lżejszych, trochę łatwiejszych, może winias, dlatego że fajnie byłoby tutaj do asztangi opanować przede wszystkim powitania słońca, psa z głową do góry i psa z głową w dołu. To jest taki totalny basic, który fajnie byłoby już mieć opanowany, żeby zacząć asztangę, ale mimo wszystko, jeśli macie ochotę spróbować, to serdecznie Was zapraszam. Będę pokazywać dzisiaj modyfikacje lub będę o nich mówić, dlatego ta praktyka, myślę, że będzie przystosowana naprawdę dla każdego. Ale muszę wspomnieć właśnie przed rozpoczęciem o trzech ważnych rzeczach, które będą się pojawiały podczas dzisiejszej praktyki. A więc, tak jak mówiłam, asztanga ma bardzo dużo takich nakazów, zakazów. Oczywiście możemy się do nich mniej lub bardziej stosować. Przede wszystkim joga ma być zdrowa, dobra dla nas i dopasowana do naszego ciała, dla naszego organizmu i też nastroju, więc tutaj nie będziemy na razie wchodzić w szczegóły, jednak są takie rzeczy, które są bardzo ważne i o których nie zapominamy, czyli tak zwana tristana. Są to bandy ujjayi i drishti. Będę wymieniać, myślę, po prostu później już te nazwy, więc fajnie jakbyście w miarę wiedzieli, o co chodzi. Bandy to takie zamknięcie energii w ciele, ale ma to wzorowanie też w takiej bardziej fizycznej stronie, dlatego że dzięki nim łatwiej wejść nam w wiele pozycji w asztandze, łatwiej się w nich utrzymać, skręcić. Uddiyana Bandha to przede wszystkim podciągnięcie lekko pępka do góry i zasanie go do kręgosłupa. Jest to bardzo ważne i w wielu pozycjach bardzo, bardzo pomaga. Możecie zauważyć ją przede wszystkim w psie z głową do dołu, czyli taki zapadający się brzuch, oraz Mula Bandha, która jest dosyć ciężka i do wytłumaczenia w sumie i niemożliwa do pokazania. Jest to zaciśnięcie mięśni dna miednicy. Jest to dosyć ciężkie, myślę, do zwizualizowania, niemożliwe do pokazania, więc musicie to już wyczuć po swojemu. Oczywiście tutaj nie stresujcie się, dlatego że praca z bandami też zajmuje bardzo, bardzo wiele czasu, ale skupimy się, myślę, przede wszystkim na Uddiyana Bandzie, którą trochę łatwiej jest osiągnąć i na pewno pomoże ona Wam dzisiaj w niektórych pozycjach. Dalej mamy Ujjayi. Ujjayi jest to oddech, który stosujemy podczas praktyki asztangi, czyli zamykamy głośnie, przez co to powietrze spływa nam po ściankach gardła i tworzy trochę taki dźwięk falocanu albo oddech Lorda Vadera, który myślę, że każdy może sobie wyobrazić i dzięki temu już będziecie wiedzieć na pewno, o co chodzi. Oddychamy oczywiście tylko i wyłącznie przez nos. Ten oddech pomaga nam przede wszystkim płynąć podczas praktyki, to on nas prowadzi, ale również uspokaja
i to On stabilizuje nas w tych momentach, gdzie jest nam trochę ciężej, czy fizycznie, siłowo, czy właśnie w jakichś balansach. I drishti. Drishti jest to punkt skupienia wzroku. Tak naprawdę każda z pozycji ma swój punkt drishti, który powinniśmy obrać, pozostając w pozycji, bo będziemy pozostawać na 5 oddechów w każdej z pozycji. I tutaj też zobaczcie, jak to na Was oddziałowuje. Jeśli macie na siłę trzymać drishti w wskazanym punkcie, a zupełnie nie czujecie wtedy tej pozycji, tracicie równowagę, nie dajecie sobie rady, to możecie oczywiście obrać sobie taki kierunek i takie miejsce, aby w danej pozycji pozostać przez te 5 oddechów. A teraz życzę Wam miłej praktyki, przepięknego dnia jogi i jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek pomysły na takie jogowe filmy, to dajcie mi znać. Miłej praktyki! Dzisiejszą praktykę zaczniemy na początku maty, pozycja Tadasany. Stań stabilnie, dłonie wzdłuż ciała. I zaczynamy od Surya Namaskar A. Wdech, połącz dłonie nad głową, spójrz na kciuki. Wydech, skłon, ugnij kolana. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, przejdź do deski. Ugnij sobie kolana i wejdź na wdechu do psa z głową do góry. I wydech, pies z głową do dołu. I zostajemy teraz w pierwszym psie na 5 oddechów. Raz. Pięć. Wdech, spójrz na początek maty i przejdź sobie delikatnie kroczkami do dłoni. Zrób tutaj skłon, wydech, wdech, podnieś się do góry, połącz dłonie nad głową, wydech, samastitihi. Wdech, połącz dłonie nad głową, wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup, wydech, teraz spróbuj przeskoczyć do deski, kij, wdech, pies głową do góry i wydech, pies głową do dołu. Raz. Dwa. Trzy. Pięć. Na wdechu przeskocz na początek maty i wydech skłon. Wdech, podnieś się do góry, połącz dłonie nad głową, wydech, samastitihi. Wdech, połącz dłonie nad głową, wydech skłon. Wdech, spójrz do przodu, wydech, przejdź, przeskocz do deski, kij. Wdech, pies głową do góry i wydech, pies głową do dołu. Oddychaj cały czas oddechem ujjayi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, popatrz do przodu, przeskocz, przejdź, wydech, skłon. Wdech, podnieś się do góry, połącz dłonie nad głową, wydech, samastitihi. Wdech, połącz dłonie nad głową, wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup, wydech, przeskocz do deski, kija, wdech, pies głową do góry i wydech, pies głową do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery,
5. Wdech, spójrz do przodu, przejdź, przeskocz. Wydech, skłon. Wdech, podnieś się do góry. I wydech, samastitihi. Ostatni raz. Wdech, połącz dłonie nad głową. Wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, przeskocz, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową do dołu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, przejdź, przeskocz na początek, wydech, skłon. Wdech, połącz dłonie nad głową, spójrz na kciuki i wydech, samastitihi. Przechodzimy do Surya Namaskar B. Ugnij kolana, połącz dłonie nad głową, Utkatasana. Wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wydech, przeskocz, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry, wydech, pies głową do dołu. Wdech, prawa noga między dłonie, połącz dłonie nad głową. Wydech, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry, wydech, pies głową do dołu. Lewa noga na początek maty, połącz dłonie nad głową, Virabhadrasana. Wydech, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową do dołu. I zostajemy na 5 oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, spójrz do przodu, przeskocz, przejdź. Wydech, skłon. Wdech, Utkatasana, pozycja krzesła. I wydech, samastitihi. Wdech, ugnij kolana, połącz dłonie nad głową. Wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup. Wydech, deska, kij. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa noga na początek maty, Virabhadrasana. Wydech, deska, kij. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wdech, lewa noga na początek maty, połącz dłonie nad głową i spójrz na kciuki. Wydech, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową w dół. Spróbuj w psie z głową w dół patrzeć na pępek. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, przeskocz, przejdź na początek maty. Skłon, wydech. Wdech, Utkatasana, ugnij kolana. I wydech, samastitihi. Ostatni raz. Wdech, Utkatasana. Wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, przeskocz, przejdź do deski, kija. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wdech, prawa noga na początek maty, Virabhadrasana. Spójrz na kciuki. Wydech, deska, kij. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wdech, lewa noga do przodu. Połącz dłonie nad głową, spójrz na kciuki. Wydech, deska, kij. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Raz.
dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, spójrz do przodu, przeskocz, przejdź na początek maty, wydech, skłon. Wdech, utkatasana, ugnij kolana i wydech, samastitihi. I przechodzimy do pozycji stojących. Padangusztasana. Stopy na szerokość bioder, haczykami, złap za duże paluchy u stóp. Tutaj wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup i wydech, skłon. Możesz mieć tutaj ugięte nogi, tak bardzo jak potrzebujesz. Pamiętaj, żeby głowa była luźno, a barki daleko od uszu. Dwa, trzy, cztery i pięć. Wdech, wyciągnij kręgosłup i na wydechu włóż całe dłonie pod stopy, tak do nadgarstka. Wdech, spójrz do przodu i wydech, skłon. Raz, pamiętaj, że cały czas możesz mieć ugięte nogi. Dwa, szyja luźno. Trzy, cztery, pięć. Teraz wdech, spójrz do przodu, wydech, odłóż dłonie na biodra, wdech, podnieś się do góry i wydech, wróć do samastitihi. Utita Trikonasana. Cofnij prawą nogę do tyłu, lewa stopa do środka, prawa skręcona do zewnątrz, otwórz ramiona i na wydechu złap haczykiem za prawy paluch lub odłóż dłoń na piszczel. Spójrz za lewą dłonią. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry i na wydechu zmień stronę. Wydech, złap teraz za lewy paluch lub odłóż dłoń na lewy piszczel i spójrz za prawą dłonią. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry i na wydechu zmień znów nogi i teraz biodra przekieruj w stronę prawej stopy. Na wydechu odłóż lewą dłoń po zewnętrznej stronie prawej stopy i spójrz za prawą dłonią, która sięga wysoko do nieba. Raz, dwa, tutaj silna Uddiyana Bandha. Trzy, jeśli masz problem, to prawa noga może być ugięta. Cztery i pięć. Wdech, wejdź do góry i zmień ustawienie nóg na przeciwne. Znów zadbaj o to, żeby uda były skierowane teraz do lewej nogi i na wydechu zejdź na dół, prawa ręka po zewnętrznej stronie i spójrz za lewą dłonią. Raz. Lewa noga może być ugięta, prawa prosta. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry i wydech, wróć na początek maty samastitihi. Utita Parśva Konasana. Wdech, duży wykrok do tyłu, lewa stopa skręca do środka, prawa do zewnątrz. Ugnij prawą nogę do stopnia 90 stopni, odłóż prawą dłoń przy prawej stopie i lewa ręka sięga do góry lub za głowę. Raz. I spójrz tutaj na lewą dłoń. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry
i zmień stopy w przeciwnym kierunku. Lewa noga ugięta, kolano nad kostką. Odłóż lewą dłoń po zewnętrznej stronie lewej stopy i spójrz na prawą dłoń. Raz. Dwa. Prawa noga wyprostowana. Trzy. Cztery. 5. Wdech, wejdź do góry, zmień znów ustawienie stóp, prawa noga w przodzie, biodra skierowane do prawej nogi i modyfikacji zejdź sobie na lewe kolano, odłóż dłonie do namaste na klatce piersiowej, zahacz lewy łokieć o prawe kolano i spróbuj tutaj wyprostować lewą nogę. W pozycji pełnej lewą rękę odkładamy jak najgłębiej za prawe kolano, i prawą rękę wyciągamy za głowę. Raz, wzrok za prawą dłonią, a nawet możemy odłożyć tutaj lewą piętę całą na matę. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wejdź do góry i na wydechu zmień ustawienie. Biodra skręcone teraz do lewej nogi i znów możesz zrobić modyfikację lub wejść do pełnej wersji tej asany. Parivritta Parśva Konasana. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5. Wdech, wejdź do góry i wydech, wróć na początek maty Samasthitihi. Prasarita Padottanasana. Wdech, odłóż dłonie na biodra, duży wykrok do tyłu, stopy równolegle. Wydech, odłóż dłonie w linii ze stopami. Wdech, spójrz do przodu i wydech, skłon. Raz. 2. Trzymaj tutaj luźno głowę. 3. 4. 5. Wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup, wydech, odłóż dłonie na biodra. Wdech, podnieś się do góry i tutaj wydech. Wdech, otwórz ramiona. Wydech, wróć dłońmi na biodra. Wdech, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki i wydech, zejdź na dół. Raz. Głowa luźno, a łokcie przyciągaj delikatnie do siebie. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Wdech, podnieś się do góry i tutaj wydech. Wdech, otwórz ramiona, wydech, spleć koszyczek z dłoni za plecami. Wdech, otwórz klatkę piersiową i wydech, zejdź do skłonu. Raz. Spróbuj tutaj dłoń odłożyć jak najniżej. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wejdź do góry i na wydechu odłóż dłonie na biodra. Wdech, otwórz klatkę piersiową. Wydech, złap haczykami za paluchy u stóp. Tutaj wdech, spójrz do przodu, wydłuż kręgosłup i wydech, skłon. Raz. Dwa. 3, 4, 5. Wdech, spójrz do przodu, wydłuż kręgosłup, wydech, odłóż dłonie na biodra. Wdech, wejdź do góry i wydech Samasthiti.
Parshvottanasana. Odłóż dłonie na łopatkach do namaste lub złap za łokcie. Tutaj wdech. Prawa noga do tyłu, dość mały wykrok, skręć biodra do prawej nogi i wydech, zejdź na dół do skłonu. Lewa noga wyprostowana, a prawa może być zgięta. Raz. Głowa luźno. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry i wydech, zmień stronę. Biodra skierowane teraz do lewej nogi i na wydechu zejdź na dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wejdź do góry. Wdech, wejdź do góry. Wydech, zresetuj pozycję i wróć na początek maty. Uttita Hasta Padangusthasana. Modyfikacja to złapanie tutaj po prostu za kolano. Później otwarcie biodra do boku w pełnej pozycji i lewa dłoń zostaje na biodrze. Prawą złap haczykiem za prawy paluch u stopy. Wdech, wyprostuj kręgosłup, wyprostuj prawą nogę. Wydech, skłon do nogi. Raz. Drishti na stopę. Dwa. Lewa noga wyprostowana. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wyprostuj się i na wydechu przenieś prawą nogę na prawą stronę i spójrz na lewo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wróć do centrum. Wydech, skłon. Wdech, wyprostuj kręgosłup i na wydechu odłóż prawą dłoń na biodro i trzymaj nogę w górze. Raz. Lewa noga wyprostowana, prawa nie musi być wysoko. Dwa. Trzy. Nie odchylaj się tutaj, pilnuj pozycji. Cztery. Pięć. Odłóż nogę. Druga strona. Prawa dłoń zostaje na biodrze, lewą złap za lewy paluch u stopy, wdech wyprostuj się i wydech skłon do nogi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, góra, wydech, odłóż. Lewą nogę na lewą stronę i spójrz na prawo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wróć do centrum. Wydech, skłon. Wdech, wyprostuj kręgosłup i wydech, puść nogę. Trzymaj ją w górze. Raz. Dwa. Prawa prosta. Trzy. Cztery. I pięć. Odstaw nogę. Ardha Baddha Padmottanasana. Przygotowanie. Ugnij oba kolana. Odłóż prawą kostkę nad lewe kolano. Stopa flex. Wyciągnij dłonie na chwilę do przodu. I na wydechu zejdź na dół. Ważne tutaj jest, żeby ciężar przenosić do tyłu. W pełnej wersji wchodzimy do pół lotosu. Odłóż prawą stopę do pół lotosu i spróbuj złapać z tyłu za stopę. Na wydechu schodzimy do skłonu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
Zrób na dole wdech i wydech. Wdech, podnieś się do góry i wydech, Samastitihi. Teraz lewa stopa do lotosu i spróbuj za plecami złapać się lewą ręką za lewą stopę i na wydechu zejdź na dół. Raz. Dwa. Trzy. Tutaj widzicie, ja też straciłam trochę kontrolę. Jest potrzebne tutaj naprawdę duże skupienie. Cztery. I pięć. Na dole wdech, wydech, wdech, wejdź do góry i wydech, Samastitihi. Wdech, połącz dłonie nad głową, wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup, wydech, przeskocz do deski. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. I na wdechu przeskakujemy do pozycji krzesła, Utkatasana. Nogi złączone, kolana ugięte. Raz, dłonie połączone nad głową i spójrz na kciuki. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wydech, zejdź na dół do skłonu. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, przeskocz do deski. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową do dołu. I przechodzimy do wojowników. Wdech, prawa noga do przodu, biodra skierowane do prawej nogi. Połącz dłonie nad głową, spójrz na kciuki. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wyprostuj prawą nogę i skręć stopy. Prawa noga wyprostowana, lewa ugięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Virabhadrasana druga. Otwórz biodra do dłuższej krawędzi maty. Raz. Otwórz ramiona na boki. Dwa. I drishti na lewą dłoń. Trzy. Cztery. Pięć. Wyprostuj lewą nogę. Zegnij prawą. Virabhadrasana druga. Raz. Dwa, mocne nogi. Trzy. Cztery. Pięć. Odłóż dłonie przy prawej stopie. Wejdź do deski. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową do dołu. Teraz przeskocz lub przejdź na początek maty. Odłóż sobie jedną i drugą nogę. Wyprostuj przed siebie i wchodzimy do dandasany. Nogi wyprostowane, stopa flex, otwórz klatkę piersiową i spójrz na paluchy. Raz. Tutaj można usiąść na wałku, na kocu, na kostce. Dwa. Aby jeszcze bardziej wydłużyć kręgosłup. Trzy. Cztery. Pięć. Teraz wdech, złap haczykami za duże palce, spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup i wydech, zejdź do skłonu. Raz, pamiętaj, że skłon jest z bioder. Dwa, możesz mieć tutaj ugięte nogi. Trzy. Cztery.
5. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, teraz złap za zewnętrzne krawędzie stóp lub za nadgarstki. Wdech, spójrz do przodu, wydech, skłon. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, skrzyżuj nogi i skocz do deski. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową do dołu. Przejdź lub przeskocz na początek maty i wejdziemy sobie do yoga mudry. W modyfikacji usiądź sobie w siadzie skrzyżnym, sukhasana, i złap się z tyłu za łokcie. W pełnej wersji siadamy tutaj w lotosie, krzyżujemy ręce za plecami tak, żeby złapać się za stopy. I tutaj na wydechu schodzimy do skłonu w przód, tak, żeby odłożyć brodę na matę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wejdź do góry, padmasana. Dłonie złóż do jan mudry, połącz kciuk z palcem wskazującym, otwórz klatkę piersiową, a drishti skieruj na nos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ostatnia pozycja, czyli Utplutihi. Odłóż dłonie przy biodrach i podnieś teraz wszystko do góry, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I ostatnia winiasa. Przeskocz, przejdź do deski. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wdech, spójrz na początek maty i skocz na stopy. Wydech, skłon. Wdech, podnieś się do góry, połącz dłonie nad głową i wydech, Anjali Mudra na klatce piersiowej. Teraz możesz ubrać się ciepło, wziąć sobie kocyk, poduszkę i położyć się do relaksu, do szawasany. Ja bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą wspólną praktykę. Jestem bardzo ciekawa, jak podobała Wam się asztanga. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam jeszcze raz.